Witaj ta w kolejnym odcineczku pana MRF-a na kanale. Dzisiaj wam pokażę, co zarobi z tego. Co za silniczek dorwałem. Dzisiaj przygotowałem się w lampeczkę, więc mam nadzieję, że cokolwiek zobaczycie. Patrzcie, jaki silnik dorwałem. Wziąłem lampkę, żeby ogólnie wszystko ładnie pokazać. No, będzie wszystko widać ładnie. Jest to silnik Terosów z dyfuzorem. I żebyście sobie tutaj nie myśleli, że czasem ten dyfuzor jest od dwusuwa, ponieważ tutaj nie jest nic przerabiane. Jakbyście sobie zobaczyli, jest tu wszystko oryginalne spawy, oryginalne mocowania, więc ewidentnie jest to czterosuw z dyfuzorem. Ktoś sobie tutaj silnik stuningował. Oczywiście, gdy zobaczyłem pierwszy raz ten silnik, pomyślałem, no bo to ogólnie było pod plastikami, więc ciężko było stwierdzić, jaki jest na pierwszy rzut oka, jaki to jest silnik. Chociaż po filtrze można byłoby się stwierdzić, ale na początku pierwszy rzut jaki był, no to myślałem, że to jest dwusuw, nie? Chiński jakiś dwusuw, ale po, jakby to można powiedzieć, gdy się przyjrzałem temu silniczkowi bliżej, okazało się, że ten silnik jest to czterosuw. Zaraz wam pokażę coś jeszcze. Ktoś tutaj wsadził troszeczkę pieniędzy, ponieważ taki dyfuzor nie jest chyba droższy, ponad 200 kosztuje. No, tu macie nazwę tego. Nie wiem, muszę zobaczyć na internecie, ale pewnie około 200 będzie taki wydek kosztował. I co najciekawsze jest to, o co mi chodziło, bo już kombinowałem, żeby coś kupić, jakieś kolanko, chociaż miałem małe obawy, no nie chciałem dokładać do tych skuterów, stun skuterów i tego wszystkiego, wiecie, znacie mnie, no ja nie dokładam bezpotrzebnie pieniędzy, staram się jak najbardziej zaoszczędzić na wszystkim, ale zarazem byle było dobrze. No i cóż, jest bardzo duża średnica kolanka wydechowego, jest to naprawdę duża średnica. A potem tutaj w stronę dyfuzora się jeszcze to bardziej, można powiedzieć, poszerza. Czyli to będzie ten efekt, o który mi właśnie chodziło. Czyli silnik będzie lepiej oddychał. O, nie będzie się krztusił przy wydychaniu powietrza. Tulejki oczywiście tutaj są rozwalone. Tutaj są tulejeczki rozwalone, powybijane. Ale będę to wymieniał, tulejki gdzieś ogarnę jakieś, więc raczej nie będę kupował, ale ogarnę tulejki. Do tego, jak widać, głowica jest bez tego zawirowywacza spalin, czy jak to się tam fachowo nazywa, czyli na pewno była wymieniana. I pierwsze co zrobiłem, jak przywiozłem ten silnik, już myślałem, że to będzie kolejna 50 głowica, a ja poluję na głowicę 80, żeby zrobić dla Was testy. Żeby zrobić dla Was testy, kupiłem tutaj, już tam widzieliście niektórzy, posta na karcie społeczności u mnie w lokalnym sklepie. Części tuningowe, jakieś sprężynki do tego całego sprzęgła od tyłu, tutaj sprężyny te główne. Tutaj mam stare moje sprężyny różne, co miałem już. To kosztowało parę groszy. Możecie powiedzieć, że był to głupi wydatek, przewaliłem pieniądze. Ale wierzcie mi, myślałem nad tym zakupem bardzo długo i kupiłem ze względu takiego, żeby to u mnie leżało, bo myślę tam troszeczkę przy skuterach się jeszcze pobawić. Żeby to u mnie leżało i żeby na pewno się nie zmarnuje. Będzie do różnych testów. Te sprężynki tutaj na dole, te sprężynki główne. I problem był tylko z tymi sprężynami głównie. Tutaj mogłem zawalić zakup ze względu takiego, że w sprzęgle w czterosuwie tych mniejszych pojemnościach jest krótka sprężyna. Ta niebieska jeszcze się w miarę nadaje, bo jest troszeczkę wyższa tylko.
Jeszcze się tam zmieści. Ta żółta jeszcze jest wyższa od tych. No. Ale właśnie nie wiem, czy w pełnym zakresie wtedy chodzi, otwiera się na maksa całe tutaj to dziadostwo. Czy się wtedy na maksa to otworzy? Nie jestem w stanie powiedzieć, jeszcze tego nie sprawdziłem. Założyłem tą sprężynę, będzie odcinek wnet, ale nie może się ten skuter strasznie... Ma, jest bardzo agresywny przy niskich obrotach, ale za to traci na prędkości. Ale to będziecie mieć wnet odcinek, więc no, czekajcie. Tu mam zestaw Moretti, cylinder 80 z kompletną głowicą. Co do głowicy, bo myślałem, że to będzie zestaw 80. Wam pokażę. Niestety głowica jest to... Musicie chwileczkę poczekać, bo jedną ręką no to sobie mogę... Powiem Wam tak. Jakby ktoś zastanawiał się nad zakupem Moretti zestaw 80 głowica plus cylinder, odradzam. Odradzam ze względu takiego, że jest to zawory jak w 50. Różni się to tylko tym, że jest tutaj, można tak powiedzieć, pod 80 rozfrezowane. Tutaj krawędzie są rozfrezowane pod 80. Dobra. To jeszcze by im przeszło, można powiedzieć. No, małe są zawory. Dobra, dobra. Lecz też kanały sący głównie. Jest no, malutki. Paluszek mi się tu klinuje. No nie dotnę w ogóle tam nawet zaworu. Jakby to było pod 70 albo 60, bo głowice pod 60, 70 mają większą to dziureczkę tu. Że po prostu jak się wsadzi paluszka, no ja jak wsadzę paluszka do środka, no to spokojnie tam dotykam, przyświecę. To spokojnie dotykam wtedy tam zaworu. Tak, żeby tam było widać cokolwiek przy świecie. Tam zaworu wtedy spokojnie dotykam. A tutaj no jest troszeczkę tutaj to rozszlifowane minimalnie na boki, no ale dziura jest mała, naprawdę. No i niestety, no jak jest po tej stronie mała dziurka, no to nie ukrywajmy, tu też jest dziureczka malutka jak nie wiem co. Uszczelka przylega tutaj po tej zewnętrznej krawędzi, uszczelka wydechu, tutaj macie, tu taką miedzianą. Ona i tak przylega tutaj po zewnętrznej krawędzi, no tutaj w środku to spokojnie to można było rozwalić, a dziura jest no taka sama malutka, sącego jak wydechowego, no. Paluszek nie wchodzi daleko. Kto sobie jeszcze pomyśli jakieś zbereźne rzeczy. No i tutaj ta płaszczyzna nie jest sfrezowana. No nie jest, no jest po prostu odlew i tyle. To też nie jestem zadowolony, po prostu jak dokręcicie tutaj wydech, to po prostu ta uszczelka nie zostanie równomiernie dociśnięta. Może mogę Wam powiedzieć tak, no pan MRF, no nie poleca. Już lepiej zostawić swoją starą głowicę, ewentualnie tutaj przyłożyć sobie uszczelkę pod głowicę tutaj i rozszlifować sobie troszeczkę tak coś a la typu takiego jak jest tutaj, rozszlifować sobie samemu. No, będzie o wiele taniej, ja już robiłem takie operacje nieraz, będzie o wiele taniej niż kupić cały zestaw. Zaraz się okaże, no jeszcze to pomierzę, ale okaże się pewnie, że wałek rozrządu będzie tak samo pod 50, nie będzie miał ostrzejszych krzywek, więc no cóż, no nie polecam, no. Nie będę Wam polecał po prostu gównianego zestawu. No nie jestem, lepiej kupić sobie osobno głowicę, osobno wtedy cylinder, chyba że jakiś inny zestaw, żeby był kompletny. I tu mamy tłok od tego zestawu 80. I to też musicie zwrócić na to uwagę, ponieważ tłoczek jest wklęsły, żeby zmniejszyć kompresję, jak i niech się wyostrzy, jak i wycięcia tutaj pod zawory, widać ewidentnie, że są małe i te wycięcia są pod głowicę właśnie 50. I będzie to jeździć, no nie ukrywam, bo kompresja będzie mniejsza. Teoretycznie będzie ten skuter jeździł,
i nie powinno się zbyt tam dużo dziać, bo kompresja będzie mniejsza przez to wyżłobienie tutaj, w takie wyżłobienie, nie wiem czy to będzie widać, wklęsły, wklęsły jest. I dla was, specjalnie dla was zapłaciłem pieniążki i kupiłem właśnie w tym samym sklepie, jakby ktoś miał kiedyś, no czasami wystarczy szlifa zrobić lekkiego, takiej cylindra 80 i tłoki bez żadnego ale, albo pierścienie nawet dokupicie. Więc nie zawsze trzeba od razu cały zestaw kupywać, żeby podratować. Kupiłem dla was, żeby wam pokazać, drugi tłok 80. Tylko ten tłok, widać nawet, że jest niższy, jeden od drugiego jest niższy. A, możecie sobie zobaczyć. Jeden wyższy, drugi niższy. Chociaż no po prostu ten jest wyższy, ten jest wyższy, większa powierzchnia trąca, a ten jest taki niższy. Chociaż zamki i to wszystko jest prawie że na jednej wysokości. Różnią się tylko tym tutaj wypukłym na górze, a tu jest wklęsły. No, może to tak przyłożę, żeby było widać. No. Zamki, to wszystko jest na tej samej, tylko się różnią tutaj tym. Ten jest wklęsły, a ten jest wypukły. Jak i, wam pokażę też kolejną ciekawszą rzecz, ten jest tłok pod głowicę 80, co widać nawet na zaworach, że są większe te łezki wycięte. Zobaczcie sobie tu od góry, widzicie? Ten tłok tutaj jest pod 50, a ten tłok jest pod głowicę 80 i widać to. Tak samo komora, no nie mam jak wam pokazać 80 głowicy, ale ta komora jest po prostu bardziej taka jajowata, bardziej wybrana do środka, w głąb. Przez co tłok do tego najlepiej jest właśnie zastosować wypukły. I niweluje się ta różnica, spadek kompresji tak jakby, nie? Niektórzy zakładają głowicę 80 z takim tłokiem, a potem wam, no nie ukrywajmy, uderza zawór w tłoka i jest problem. Nie ma kompresji, nie chce ten skuter chodzić. Albo po prostu to jest tak na styk, że powoli puka delikatnie po tym tłoku, aż wyrobi się lekko stworzeń i uderzy wam w zawór, wykrzywi, nie ma kompresji. No i jest problem. Czyli głowicy wam tej nie polecam. Ale na szczęście pan MRF zawsze ma szczęście, czyli do naszego tuningu skutera mamy dyfuzor. Wszyscy mi pisali, że najlepszy jest dwusuw do stun skutera. Czyli pan MRF będzie miał dwusuwa. Jak i zobaczcie sobie to. Wezmę lampkę, żeby pokazać. Patrz ta pan. Ola buga! Ale dziura! Tu będzie chyba 80 siedzieć, panowie i panie, jeśli mnie jakiekolwiek oglądają. Chociaż dziura jest duża, ale ten zawór, kurde, ciężko jest mi tak wam przyświecić, żebyście to cokolwiek tam widzieli. Nie przyświecę wam, chyba że tak. O. Tak będzie lepiej. O. Tylko że ta dziura tam w środku wygląda, jakby był zawór od 50. Zawór od 50, dziura rozwiercona, duża taka jak pod 80. Ale to jak ściągnę głowicę, będziemy dopiero wiedzieć na 100%. Mam nadzieję, że jest to na dużych zaworach. No, tak jest ogólnie, ciężko jest określić się do końca, tak wam szczerze powiem. Właśnie patrzcie, o, tu sobie paluszka wsadzę. O, elegancko wchodzi, widzicie? Aż do samego końca tam, paluszek elegancko, jeszcze pełno luzu jest. Jest jeszcze pełno luzu na boki. Taka dziureczka mi się bardzo podoba. Czyli jak jest tutaj duża dziura od tej strony, czyli od wydechu, tak samo będzie pewnie duża dziura. Ta głowica mi się bardzo naprawdę podoba. Tutaj ewentualnie zobaczymy, bo chyba założę ten cały silnik do stun skutera. Tylko wymienię oczywiście koło na mniejsze, żeby było więcej powera, mocy. Wymienię koło na mniejsze i zobaczymy, jak to będzie jeździć, nie? Ewentualnie jak to będzie wszystko jeździć fajnie, no to się przełoży do wszystko do tamtego silnika, bo ten silnik widać, że jest zmęczony.
ściągałem dekiel z drugiej strony, wam pokażę, bo to też jest ten problem, co u mnie był przy tamtym silniku. Jest prawdopodobnie tak samo uszkodzona ta zębateczka od kopka, ewentualnie dekiel przełożę na szybkości, żeby dało się kopnąć, ale kompresja jest duża, więc teoretycznie to powinno odpalić. Oczywiście galnik wymienimy, to założę, żeby tutaj się nie nasypało jakieś syfu czasem. Gaźnik oczywiście wymienimy na ten gaźnik od kłada 110. Od kłada 110 tamten gaźnik założymy do tego, żeby była pełna moc. Pełen power. No i wtedy się dopiero przejadę. No, będzie brał olej, będzie kopcił, to mi tam to nie będzie przeszkadzać. Po prostu się przejadę, zobaczę jak to, jaka to jest moc. Jaka to jest moc w tym Chińczyku, drzemie. No i ewentualnie będziemy tuningować, tutaj dobierzemy secik odpowiedni. Zobacz, w zależności od głowicy jaka tam jest. Ewentualnie wypukły, żeby zwiększyć kompresję. Chociaż nie ukrywam, że każde zwiększenie mocy przy tym silniku, no nie ukrywajmy, wiąże się z tym, że ten wariator i to wszystko działa pod, tak jakby ciągnie pod większym obciążeniem i rozwalają się wam tutaj uszczelniacze i łożyska od strony tutaj wariatora. Po prostu to jest wszystko wysunięte na takiej sztyce dość daleko, no i jest duża siła po prostu ściągająca ten pasek, nie? Im mocniejszą sprężynę dacie tutaj z tyłu, tym efekt będzie bardziej potężniejszy i im więcej mocy, tym bardziej się wam będzie to szybko łożysko zużywać, nie? Zobaczymy, czy korba wyskoczy bokiem, czy nie. Chociaż taki silnik już widziałem, że wypukała korba bokiem przy 80. No. Tu mam jeszcze takie różne zestawy, jakieś kurde chinolstwo, chińskie tuningi, nie tuningi standardowy. Tu mnie to właśnie zaskoczyło. Pokażę wam to w późniejszym terminie. Patrzcie, o. Widzicie? Tak mocno trzyma. I dopiero trzeba szarpnąć. O, i dopiero puszcza gumeczkę. O, gumeczka mi wyskoczyła. Te gumeczki chyba je powywalam. I tam najsłabsze sprężyny jakie są. Żeby mi jak najwcześniej brało sprzęgło. Żeby mi sprzęgło jak najwcześniej brało. Zobaczymy jak to będzie. No. Chodzi mi głównie o to, żeby przy po prostu leciuteńkim dodaniu gazu już jechał skuter. O to chodzi, nie że naprawdę dużo gazu i pojedzie, tylko przy lekkim już dodaniu, żeby już jechał skuterek. Także no, jak najwcześniej brało, to wtedy będzie większa reakcja na gaz. Po prostu dam gaz i ten skuter od razu będzie podrywać, a jak będzie trzeba dać dużo gazu i dopiero ruszy powoli, no to gówno z takiego stuntowania, nie? Pasuje, żeby to jakoś podrywało na koło z jazdy, przynajmniej z wolnej jazdy samo podrywało na koło, a nie żebym pomagał temu skuterowi, wiecie o co chodzi. Dobra, to będzie na tyle odcinku. W tym odcinku możecie napisać, czy spotkaliście się już wy z takim wydechem, jak tutaj jest. Takim wydechem w czterosuwie. Mniej więcej za ile widzieliście takie wydechy? Czy to coś w ogóle warta? No, nie wiem, czy zdążę to sprawdzić jeszcze. Będę dla was jak najszybciej montował filmik. Zauważyłem tutaj jeszcze, że jest nowy rozrusznik, bo chyba była taka duża kompresja, że komu ktoś myślał, że jest uszkodzony i założył nowy rozrusznik, widzicie? Nuwencja i nowy gaźniczek. Więc no nie poszłem w koszta za bardzo z tym skuterkiem, ale ten gaźnik widzę, że jest duży. On będzie chyba pod 80, taki typowo, albo 90. Duży gaźnik jest, widzę po komorze pływakowej, że jest taka troszeczkę większa niż zwykle. Widzicie jeszcze cena 99 zł, prawie stówkę ktoś zapłacił. O, tyle pieniędzy za gaźnik! Jestem na plus. Zobaczymy ile zapłacił jeszcze za głowicę, jaki tu jest cylinder. Potem się okaże, że stówka, 100 pojemności jest w tym silniku. Możecie obstawiać, bo będziemy to rozkręcać, a chyba że zrobimy następny odcinek, ale możecie obstawiać. Zobaczymy kto zgadnie jaka siedzi tutaj pojemność w tym skuterku, bo widzę, że ktoś tutaj dołożył ładnie, kupił sobie wydech, kupił sobie nowy gaźnik za stóweczkę, nowy rozrusznik, nową głowicę, cylinder, wariator, tam to wszystko to jest stare, widać, jest standardowe,
Pasek jest rozciągnięty, czyli to na pewno ciągło jakoś mocno. Ale tutaj widać, że naprawdę duże koła są. To są czternastki chyba koła. Albo trzynastki, albo czternastki. Nie, pisze dwunastka z tyłu. Koło dwunastka jest. Fajna oponka do pita by była. Chociaż trochę widać, że Kurde, ona jest taka przypalona, można powiedzieć. Albo dużo było jeżdżone, albo ten skuter gumę przypalony. Zobaczymy, zobaczymy. Jutro albo pojutrze mi się może uda to wsadzić, tak żeby na weekend dało się tym przejechać, żeby nagrać Wam odcineczek z jazdy na tym silniku. Jak to w ogóle odpali, zacznijmy od tego, jak to w ogóle odpali. To też możecie obstawiać. Zobaczymy, ile osób zgadnie. No, dobra. No, dużo roboty z przełożeniem nie będzie, bo to parę śrubeczek i silnik jest. Hamulca nie będzie na tylne koło na razie, ale to też mi na razie nie przeszkadza. Tak, żeby przetestować, no to wystarczy mi przedni hamulec, a ewentualnie potem będziemy się bawić w tuningi. No i silniki pójdą do utylizacji, jeden i drugi. Mam tam trochę takich części, to ewentualnie złożę ten jeden, ten przynajmniej, żeby był palący. Tamten sprzedam raczej chyba tak jak jest. Czyli w niewiadomym stanie, ktoś ewentualnie się będzie bawił z tym, więc pójdzie w niewiadomym stanie, jaki jest. I tyle, no. I tyle. Nie ma co się zbytnio tymi silnikami przejmować. No. A tutaj co do tych części tuningowych, mam nadzieję, że coś nie pomyliłem, a jak coś pomyliłem, możecie mi napisać w komentarzu. Możecie mi napisać w komentarzu. A tak to nie mam tutaj chyba nic więcej. Mam jeszcze, kupiłem sobie tak samo ściągacz tam w tym sklepie. Link oczywiście z tego sklepu macie w opisie. Pod filmem, jakbyście chcieli coś tam kupić przez neta, więc no. Możecie wbijać. Ewentualnie o sklepie zrobię tam troszeczkę więcej, bo naprawdę obsługa jest fajna. Tutaj z mojej okolicy jest chłopaczek, co ten sklep prowadzi. No i tam jest naprawdę dużo części takich, to ja będę robił WS-kę Ogara 205, no to prawdopodobnie wszystkie części będę tam kupywał ze względu takiego, że no nie muszę czekać na przesyłkę i jak coś tam nie ma chłopaczek, no to mi tutaj też udaje się załatwia ewentualnie części, jak czegoś nie ma, nie? Dobra, ja idę, ja się z Wami żegnam. Cóż mogę więcej powiedzieć, no. Widzimy się, mam nadzieję, jak najszybciej w weekend z kolejnym odcinkiem. Postaram się troszeczkę częściej puszczać filmiki, chociaż jest na polu już ciemno. Jak przyjeżdżam, mam pół godziny, godzinę i już jest ciemno, więc takie odcinki z jazdy czy coś takiego jest naprawdę ciężko mi nagrać, wiecie. Wiecie albo nie wiecie, jak to jest, ale z tego co ze statystyk widzę, bardzo dużo starszych osób do mnie ogląda, niekoniecznie dzieci, więc pewnie ludzie wiecie, o co chodzi, wiecie, o czym mówię. No jest ciężko, ale na co pan MRF na co pan MRF czeka najbardziej? Na zmianę czasu. O godzinę, jak się zmieni czas, będę miał więcej tą godzinkę, że może się będzie udawało coś po pracy nagrywać. Już jakieś jazdy, jeszcze dzień się wydłuża, więc wnet będziemy ruszać ostro z filmikami. Bo tak to nie ma kiedy nagrać, zaraz jest ciemno, aż nawet się nie chce potem. To z tu skutera oczywiście zrobię światła, też będą jakieś wieczorne upalania, ale to niebawem, więc... Do usłyszenia, do następnego odcinka. Podobało się łapeczka oczywiście w górę, nie podobało się łapeczka w dół, nie bać się, nie bije. Jeśli ktoś mi oceni film pozytywnie lub negatywnie, przynajmniej wiem, czy mam tak nagrywać, czy wam to się podoba, czy nie podoba się. I oczywiście jak jesteś nowy, możesz dać subika pod filmem, kliknąć ewentualnie z dzwoneczkiem, jak tam wszyscy zachęcają do dzwonkowania, to ja też zachęcam do klikania dzwoneczka, jeśli chcesz mieć powiadomienia, a jeśli nie, no to oczywiście nie pogniewam się. Więc na razie, do następnego, trzymajcie się. Oj.